Dzień dobry, wieczór, Azeroth. Tutaj Samael Channel News. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tymi, bez których świat World of Warcraft byłby zwyczajnie nudny i pusty. Mowa tutaj o nas wszystkich, graczach. Kochamy i lubimy świat Blizzarda z różnych powodów. Przez tak wiele lat gra widziała dużo, a ja chciałbym wyszczególnić to w dzisiejszym odcinku pod tytułem Top 10 sławnych graczy World of Warcraft. Więc usiądźcie wygodnie i zapraszam. Listę zaczynamy od gracza Analog Kid. Sławił się on raczej w mało szlachetny sposób, ale do tego zaraz dojdziemy. Gracze, którzy pamiętają czasy Burning Crusade, wiedzą, jak trudno było zdobyć wysokotirowe przedmioty. Leciały one rzadko, jeśli byłeś w 25-osobowym rajdzie, liczyłeś praktycznie na cokolwiek. Wszystko mogło się przydać, a już na pewno przedmiot legendarny. Otóż pewnego razu, za czasów Burning Crusade właśnie, Gildia Vicarious na serwerze Area 52 robiła sobie rajd w lokacji Samuel Plateau. Zabili właśnie Kil'jaedena i tu niespodzianka, dropnął legendarny łuk. Mokry sen każdego ówczesnego Huntera, czyli Toridal, The Star's Fury. Była to pierwsza legendarna broń dla Hunterów. Miała niesamowite staty, dobrą szybkość i co najlepsze miała własną amunicję, bo wypada wspomnieć, że w czasach Burning Crusade strzały czy naboje trzeba było kupować samemu. Sytuacja wyglądała następująco. W rajdzie było dwóch Hunterów, więc nie powinno być żadnej dyskusji, komu ten łuk się należy. Więc powiecie, okej, Analog Kid był Hunterem i co z tego? Otóż nasz Analog Kid był Rogalem i dowódca rajdu postanowił dać łuk właśnie jemu, mimo że w grupie było dwóch Hunterów, którzy aż ślinili się na widok tego itemu. Po co Rogalowi łuk? Otóż klasa Rogue w czasach The Burning Crusade posiadała slot ranged. I w ramach zasług dla gildii Analog Kid stał się posiadaczem łuku, by podbić sobie statystyki. Od tego czasu gracz gildia stała się obiektem żartów i kpin. No bo przecież nic tak bardziej nie pasuje Rogalowi jak legendarny łuk dla podbicia statów. Zatrzymajmy się jeszcze przy klasie Rogue. Można powiedzieć, że gracz Zuzo był rogalem hardkorowym, jeśli chodzi o PvE w złotych czasach The Burning Crusade. Zyskał on miano najbardziej wygirowanego gracza na swoim serwerze i w gildii Method. Był on też pierwszym na serwerze, który zdobył Wargrave of Azinot i większość tiru 6. Pamiętajcie, że Burning Crusade nie posiadało opcji cross-server, więc ludzie na serwerze się po prostu ze sobą znali, bo nie mieli innego wyjścia. Wpadali na siebie przy okazji battlegroundów, aren, zmawiali się na rajdy, a plotki o osiągnięciach rozchodziły się bardzo szybko. Zuzo zdążył sobie zyskać miano Koksa. Przyciągnął on uwagę jednego gracza, który zaczął do niego pisać, by ten odsprzedał mu swoje konto. Na początku nie było o tym mowy, ale po naleganiach i uwaga, sumie 7000 euro, Zuzo przystał na wymianę. Problem w tym, że gracz, który kupił konto, niejaki Shax, nie miał pojęcia, jak posługiwać się rogalem, co zaczęto powoli zauważać. Możecie wyobrazić sobie tak wygierowanego gracza, chodząc z najlepszą bronią w grze. Dla innych wyglądał jak kierowca Porsche jadący cały czas na jedynce. Plotka rozeszła się szybko. Blizzard podchwycił informację i zaczął dochodzenie. Po krótkim czasie zbanował Shaxa za kupowanie konta realnymi pieniędzmi. Było o tym nawet głośno w brytyjskim BBC, więc sprawa była naprawdę poważna. Możecie sobie wyobrazić furię Shaxa po tym, jak wydał 7000 euro po to, tylko by zostać zbanowanym. Groził pozwem wobec Blizzarda i Zuzo, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Cofnijmy się jeszcze dalej, do czasów Vanilla WoW, gdzie cały system crowd control, gadżetów i trinketów działał zupełnie inaczej. Dzisiaj gra się bardziej casualowo, gra jest bardziej zbalansowana, ma to swoje dobre i złe strony. Za czasów podstawowego WoWa naprawdę trzeba było znać dokładny timing zdolności, dogłębna ich znajomość i mądre użycie były kluczem do osiągnięcia mistrzostwa w swojej klasie. By wygrać, trzeba było korzystać z tego, co się ma, a uwierzcie mi, było tego znacznie mniej. Takim mistrzem swojej klasie był sławny mag PvP Verdun. Potrafił on zdjąć trzech przeciwników naraz, często będąc mniej wygierowanym i posiadający mniejszy level postaci. 7 do agility? No cóż. Bynajmniej nie sunął z giru, a z umiejętności użycia każdej zdolności w perfekcyjnym czasie i używania dobrodziejstw inżynierii, jak na przykład bomb, co czasem przeważało o zwycięstwie.
Był i jest do tej pory uważany za najlepszego maga za czasów Vanilla Wow. Jego użycie trinketów, napoi, zdolności Slow, Root i Ice Block stały się formą legendy i przykładem, że pomysłowość razem z opanowaniem postaci to po prostu czyste czary. PvP w klasycznym Warcraftcie było bardzo brutalne. Nie znaczy, że inaczej było z PvE. Przedstawiam gracza Dives, lidera gildii o wdzięcznej nazwie Wipe Club. Jednego dnia gildia ta robiła jeden z wielu podejść do rajdu Onyxii. Dives był gościem, którego trochę ponosiło. Jeśli jego zdaniem byłeś zbyt słaby, na pewno o tym stosownie usłyszałeś. Ekipa rajdu zaliczała właśnie porażkę, gdy nie mogli sobie poradzić z supportującym trashem. Dives nie wytrzymał i dał nam pokaz prawdziwego Enrage. Crushing was fair and serious. Who the fuck was that? Crushing? What the fuck? Welps, left side, even side, many welps. Now handle it. Fuck! We got two healers though. That's the fucking 50 DKP minus! What the fuck was that shit? The priest. Marzyliście kiedyś o tym, by mieć przedmiot w WoWie, którego nie ma nikt? By być jednym, jedynym, absolutnie jedynym graczem spośród milionów, który posiada coś, czego nie zdobędzie żaden inny player? Takim graczem, panie i panowie, jest Noctyn. Warrior, posiadacz pierwszego legendarnego przedmiotu w grze w czasach klasycznego World of Warcraft, a mianowicie Talisman of Binding Shard. Był to talizman, który dropił w instancji Molten Core z barona Geddona. Noctyn zdobył go w 2005 roku, robiąc raid z gildią Nerfed. Chodzi o to, że Blizzard po prostu przeoczył ten item w grze. Miał on być usunięty, ale ktoś o tym zapomniał. Wieści rozeszły się szybko, jak to zwykle bywało w tych czasach. Blizzard o tym usłyszał i od razu usunął talizman z listy Raid Lootu, zostawiając jednak Noctynowi jedną, jedyną jego wersję. To się nazywa mieć szczęście. Hello, I just finished reading The Shattering yesterday. Good man. And I noticed something. It said that Falstad Wildhammer was going to be on the Council of Three Hammers, but in the beta it's Kerdren Wildhammer and Falstad is not in the game at all. What happened to him? Isn't Falstad dead? From Day of the Dragon? No, he survived, and in fact, he was the leader of Airy Peak in Vanilla WoW through Wrath of the Lich King. Right, of course. Right. Yeah, Alex, what's up with that? Thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Thank you. Bet. Tak, tego młodziana niektórym przedstawiać nie trzeba. Wpiszcie sobie w Google Red Shirt Guy, by zobaczyć skalę fenomenu, jaką zdobył. Wszystko dlatego, że zagiął samego Chrisa Mecena podczas BlizzCon 2010. Chris Mecen jest to jeden z ojców świata Warcrafta i główny scenarzysta. Teraz już niestety nie pracuje dla Blizzarda. Młodzian zyskał szacun i uznanie całej społeczności fanów oraz twórców, gdy pojawiał się z coraz kolejnymi pytaniami na następnych zjazdach BlizzCon. Okay, my question is not so much about Warlords of Draenor. Thank you. Hello. Okay, my question is about Farallon. You know him and love him. Oh, yeah. Hello. After you, sir. Okay, my question this year is about Illyria and Tyrallian. Zyskał on też coś innego, mianowicie swoją unikalną postać w WoWie, koło jakżeby inaczej Falstada Wildhammera, w ramach podziękowania za poprawienie autorów gry. I tu ciekawostka, jeśli gracie w Hordzie i zabijecie tego NPC, naprawdę wypadnie wam czerwona koszula. Koleś w czerwonej koszuli ma na imię Ian Bates. Jeśli chcecie go szukać w grze, ma on swoją gildię na amerykańskim serwerze Malfurion pod nazwą Carpe Imperium.
Jeśli Ian wydaje się wam nieco specyficzny, to warto wspomnieć, że choruje on na zespół Aspergera, czyli pochodną autyzmu. Stąd zaburzenia w interakcji społecznej lub trudności w komunikacji niewerbalnej. Osobiście życzę mu wszystkiego dobrego. Numer 4 to gracz Double Agent, który zrobił coś niezwykłego. Zastanawialiście się, ile czasu zajęłoby wam grindowanie poziomów, nie zabijając przy tym ani jednego moba? To patrzcie na tego gracza. Double Agent jako pierwszy wbił maksymalny poziom 90 z początkiem dodatku Mists of Pandaria, pozostając przy tym cały czas neutralnym, nie wybierając żadnej z frakcji i cały czas będąc w startowej lokacji Pandarenu. Ponieważ jeśli grasz tą rasą, po wbiciu określonego poziomu zostaje ci dany wybór, czy zgadzasz się z kierunkiem, gdzie idzie przymierze, czy jesteś sercem za hordą, by otworzyć sobie drogę do innych kierunków levelowania. Double Agent natomiast nie wybrał żadnej ze stron, blokując sobie tym samym wyjście z Pandarii. Zbierał on miedź oraz Peace Bloom i tylko tymi dwoma czynnościami zdołał wbić maksymalny poziom. I to się nazywa pokojowe nastawienie. World of Warcraft to ogromne uniwersum i jeszcze większa społeczność. Ludzie, którzy kochają grać, czytać, pisać, przebierać się, szkicować lub po prostu rozmawiać o świecie Warcrafta. Miliony fanów i ludzi, którzy też przenoszą czasem życie prywatne do życia fantasy. Gra ta widziała już śluby prowadzone przez graczy, ceremonie, różnego rodzaju święta i niestety też pogrzeby, i to te prawdziwe. Punkt trzeci dotyczy gracza hordy Oniku Faehim. Zmarła ona na udar mózgu i ludzie z jej gildii chcieli ją uhonorować w jakiś szczególny sposób. Wysłano post, który mówił o szczególnym evencie w Winterspring, ponieważ Faehim lubiła to miejsce i często łowiła tam ryby. Wieść się rozeszła. Ludzie podchwycili pomysł i zebrali się na miejscu. Nie wszystko poszło tak, jak być powinno. Połączcie sobie dwie rzeczy, PvP oraz słowo internet. No właśnie. Kildia Serenity Now z Przymierza stała się jedną z najbardziej znienawidzonych na serwerze Illidan, ponieważ postanowili oni zrobić sobie imprezę z pogrzebu i to jedną z tych, gdzie nie wychodzi żywy. Jako że graczy biorący udział w pogrzebie obowiązywał dress code, mieli oni na sobie stosowne ubranie, czyli lekkie zielone i szare ciuszki. Więc możecie sobie wyobrazić, co się stało, gdy Gildia Przymierza Serenity Now wjechała na imprezę uzbrojona po zęby. Nie oszczędzili nikogo. Na śnieg leciały włosy, buty, krew i szczęki, a po zajściu przede wszystkim bluzgi na gildię Serenity Now o zbezcześczenie pamięci zmarłej. Była to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych walk PvP w historii gier MMO. But I'm a thing. I'm the best gamer in the world. Bahir Bumaza, gracz pod pseudonimem Atin, jest znany w całym świecie gamingowym. Może pochwalić się pierwszym miejscem w arenowym rankingu z 2009 roku, był pierwszym graczem w World of Warcraft, który wbił poziom 80, znowu pierwszym, który wbił 85. Oh my god, we got rank 1. Oh my god. Rank 1. Jest znany jako najlepszy paladyn na świecie. Jego arogancja i sposób bycia może do niego zrażać, ale nie można mu odmówić skilla i talentu. Poza World of Warcraft gra też w League of Legends, Diablo, StarCraft i na tych polach też ma bardzo wysokie osiągnięcia.
Można powiedzieć, czego się nie dotknie, zamienia w złoto. W zasadzie to dosłownie, ponieważ pieniądze, jakie udaje mu się zbierać poprzez różnego rodzaju stream i platformy społecznościowe oraz sponsoring, idą także na bardzo szczytne cele. Jego organizacje charytatywne walczą z ubóstwem w krajach trzeciego świata i mówimy tutaj o całkiem okrągłych sumach rzędu 15 milionów dolarów. To już jest naprawdę konkretna pomoc. Of those heroes that are fighting Ebola, and he continues to raise money through gaming. I'm proud to have him in the studio today. I would not want to take you on in a video game ever. Thank you for being here. Thank you for having me. Tak jak dobroczynności świadczy o tym, że świat gamingowy może wpływać pozytywnie na innych ludzi, uczy zrozumienia dla tego gatunku rozrywki poprzez realne działanie na rzecz pomocy dla innych ludzi. Atin zrobił bardzo wiele dla promocji gamingu na całym świecie w sposób pozytywny i za to przede wszystkim znalazł się na tej liście. The last but not least, panie i panowie, Leroy Jenkins. Raczej nie trzeba go przedstawiać, lecz może znajdzie się ktoś, kto go nie zna. Jest on przykładem, jak czasem głupie i z pozoru błahe rzeczy mogą stać się internetowym fenomenem. Jest on znany z filmiku wypuszczonego w roku 2005, gdzie amerykańska gildia dyskutowała na temat detalów, jak zacząć następną walkę. Nasz Leroy, czyli Ben Schultz, był w tym momencie AFK, zajęty przygotowaniem kurczaka. Plan był taki, by pomóc Leroyowi zdobyć część sprzętu z bossa w rajdzie Upper Blackrock Spire. Gdy Leroy wrócił do komputera, nie miał pojęcia, że omawiana była właśnie strategia. Zadowolony, że ma swojego kurczaka na talerzu, nie miał czasu na bezczynne siedzenie. Postanowił zadziałać. Save him! Oh jeez, stick to the plane! Oh jeez, go. Let's go! Stick to the plane, Jeff! Stick to the plane! Oh jeez, oh fuck! Ta akcja stała się sławna na cały internet. Wiele osób insynuowało, że było to ustawione, jednak sam zainteresowany Jenkins twierdzi, że nic takich rzeczy nigdy nie miało miejsca. Było to po prostu jedno z wielu podejść, jakie robił ze swoją gildią. Teraz dzięki temu, że Blizzard podchwycił temat, możemy cieszyć się kartą Jenkinsa w Hearthstone. Mamy też achievementa za zabicie 50 smoków w 15 sekund oraz postać NPC Mamie Wood Jenkins wprowadzoną w Warlords of Draenor. Leroy jest przykładem, doskonałym przykładem, jak pewne rzeczy wchodzą do kanonu World of Warcraft tak po prostu. I tak zamykamy listę top 10 sławnych graczy World of Warcraft, którzy mieli niewątpliwy wpływ na historię oraz otoczkę całej gry w branży komputerowej. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście i odcinek Samael Channel News trafił w wasze gusta. Jeśli tak, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę, a nowa zawartość trafi do was sama. Jak zwykle, było mi niezmiernie miło prowadzić właśnie dla was ten materiał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!